Siemaneczko, witam serdecznie bardzo w kolejnym odcineczku z tej strony Agro Team Games. W dzisiejszym odcineczku, jak zaraz sami będziecie mogli zauważyć, będziemy sobie siać cebulę. Znaczy, ja już sobie ogólnie ją sieję, tylko... Okej, o kurczaki pieczone, czekajcie, bo mi telefon wypadł. Troszeczkę tak. Okej, bo nie ścisnąłem go dobrze. Okej, mam nadzieję, że teraz wszystko... Widać, ogólnie jak możecie z tyłu zauważyć, przed wycieraczką, jest z nami maszyna, jest to siewnik właśnie do cebuli, czy marchewki, czy cykorii oraz również buraków. My tym siejemy właśnie siewnikiem, to on jest czterorzędowy, jak widzicie, rzędy już mam przygotowane, ja tylko jadę i po prostu sobie je robię, sieję, no nie? Ogólnie czekajcie, bo o dobra, się nagrywa na całe szczęście. Na całe szczęście się nagrywa, bo no przed chwilą właśnie uderzyłem w telefon i się odpięło. No i dobra, tu dojeżdżamy już do końca. Trzeba zwolnić. Opa. Jeszcze. Okej, dobra. Zakręcamy sobie. Ogólnie tak, ten traktorek ma skrętne 4 osie, więc naprawdę bardzo fajnie, szybko się skręca. Wręcz bym powiedział, że no w miejscu, no nie, tylko trzeba też uważać, bo jak jest z tyłu właśnie podczepione cokolwiek, no to żeby by tego, o Jezu, o, dobra, spoko, no by tego nie rozwalić, że tak powiem. Dobra, tutaj jesteśmy, okej, tak, opuszczamy, jedziemy, no i ten pomad załączamy i sobie jedziemy. Ten odcinek nie będzie jakoś bardzo długi, to krótki, bo zaraz szef przyjedzie, a nie chcę go nagrywać, tak jak wspominałem wcześniej. Hop, przesuniemy sobie troszeczkę, ona jest za dużo, ajajaj. Dobra, tak jest spoko. No ogólnie jeżdżę, tu mam kamerkę, jak sobie możecie zauważyć, jeżdżę z prędkością 3,3 km na godzinę, nawet sobie mogę dać 3-4, bo ogólnie do 4 można z tym jeździć, ale to wiecie, jest pierwszy raz siane w tym sezonie, więc żeby to ładnie było, no nie, żeby ustawić maszynę i w ogóle, no bo szef pojechał właśnie aktualnie po nasiona, no bo zaraz, bo tutaj jest, będą dwie odmiany, będzie, nie pamiętam jakie to są odmiany, więc wam nie powiem, no ale dwie odmiany cebuli, no i widzicie, rzędy headów wszędzie są przygotowane, wcześniej właśnie szef robił na GPS-ie to. No widać, że gdzie nie jest dokładnie równo idealnie od linii, bo tak, jak w tamtą stronę, tak jak ja teraz jadę, to jest wszystko ładnie, spoko. A w drugą stronę, jak wraca, to nie łapie dokładnie ten GPS. Nie mam bladego pojęcia. Ten GPS nie jest oryginalny. Mówię od razu, że on nie jest oryginalny. To nie jest John Deere'a GPS, czy Fenda, czy Plasa. To jest po prostu jakaś licencja tam wykupiona, czy coś takiego, no nie. Więc on kosztował jakieś 30-40 tysięcy złotych, no nie, tak w przeliczeniu na nasze, bo to oczywiście w innej walucie tutaj jest, tutaj są franki, no i co, no i bardzo fajnie się sieje, no i zaczynamy sezon siania cebuli, później będzie marchewka, później będą buraki i cykoria, więc tego na pewno zobaczycie u mnie na kanale bardzo dużo, ale to bardzo, bo ja to wszystko robię, a nikt inny tego nie robi prócz mnie. Bo tylko ja umiem siać i szef troszeczkę umie siać. Fakt faktem, jak przyszła ta maszyna, no to on siał ile? Dwa pola zasiał, jakieś 4 hektary może, a resztę później ja siałem. No i wiecie, wiecie, jakbym mu wytłumaczył, znaczy szef jak szef, ale jakbym komuś innemu bym musiał tłumaczyć, a tak wiecie, ja sobie sieję. To jest naprawdę bardzo fajna i przyjemna praca. Ja na nią w ogóle nie narzekam. Jest mega, mega fajnie. Się sieje to, bo tylko o, tym joystickiem sobie ruszam lewo, prawo, no tutaj mam zmianę teraz przodu, tył, bo nie odblokowałem sobie, bo zapomniałem i bym musiał zgasić jeszcze raz traktor i odpalić od początku, no ale nie będę już, bo to też nie ma jakoś tego dużo, ile tu jest hektar bodajże, chyba tak się mówił, że tu jest hektar albo 80 arów, a nie tak jak ja wspominałem wcześniej, że tu jest ile? Ja to wspominałem wcześniej, że tu jest 90, nie, 70, coś takiego arów, no nie, no ale jest więcej, no nie, ale to się tam nic nie dzieje,
Okej, okay. O kurde, zawadziłem telefonem, bo tu muszę sobie dobrze, fajnie dojechać. Dobra, dźwigamy, nawracamy, nawet troszeczkę za daleko, ale to się nic tam nie dzieje. Nasiona są, bo widzę w kamerce, więc nasionka są, wszystko jest ładnie. No, tu jest do dupy wyjazd niestety. Muszę sobie później od drugiej strony sobie skręcać od razu w dół, bo i teraz właśnie nie przesunąłem maszyny, jak cofałem, no i po prostu do dupy się stało, bo zawadziło okoła, no a takie duperele. A tu jeszcze jest las, to sami wiecie, nie ma dużo miejsca też, ale traktor jest mega skrętny, jeśli ktoś go nie ma, to i tak to go polecam. Dobra, opuszczamy i włączamy tempomat i lecimy sobie, troszeczkę podsuniemy do góry, no bo później przyjdzie i się będzie mamrał, czemu nie prosto, czegoś tego prosto nie zrobił i takie duperele. Nie wiem, ogólnie mordy mi napiszcie, jak wygląda na 0,5, bo teraz ogólnie nagrywam na 0,5, na szerokości 0,5, no nie? Czy nagrywać na jedynce, tak jak były wcześniejsze odcinki, czy jak to nagrywać, mi powiedzcie. Ogólnie omówienie siemnika było w poprzednim odcinku. Wy ten odcinek widzicie, czekajcie, w sobotę widzieliście, z podczepiania, to bodajże w poniedziałek widzicie. Ogólnie teraz w tym tygodniu już będzie dużo pracy, ponieważ będziemy już zaczynali sadzić ziemniaki w tym tygodniu, w tym co wy widzicie ten odcineczek, ale tamte odcinki będą mogły się pojawiać z opóźnieniem, bo stwierdziłem, że nie będę codziennie wrzucał, tylko będę co drugi dzień wrzucał odcinki. Jak mam nagrane, to będę co drugi dzień wrzucał, a nie tak codziennie, żeby one były. No i widzicie, ja rączki mam tu i nic nie muszę robić, bo to jedzie prosto w rzędach. No, rzędy są na 3 metry, znaczy 3 metry są szerokość, a przerwa między rzędami nie mam pojęcia jaka jest, bo w sumie tego nie mierzyłem, mnie to nigdy nie interesowało. No ale ile? No to jak 3 metry są 4 rzędy, no to wychodzi o 1,5 metra, nie. Nie, nie chcę mi się tego liczyć, to nie na moją głowę, a tym bardziej dzisiaj, więc no co. Więc bardzo fajnie, ładnie to mega wygląda, mi się podoba. Nawrócimy sobie i będę kończył odcineczek. No takie przedstawienie, bo zaraz przyjedzie i nie chcę go już nagrywać, ani nic w tym stylu. Więc mi powiedzcie, czy takie się coś wam podoba, czy wam się nie podoba. Widzicie, ten traktor przy tym nic nie ma praktycznie do roboty. Ogólnie sprawdzimy, jakie on ma spalanie, a to czekajcie, regles, transmisjon, nie to, to też nie, a to i prędkość ma spalanie, a nie vites, to też nie, czekajcie, kurde, nie pamiętam, gdzie to było. Kamera nie, generał. Kuźwa, nie pamiętam. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to było. Ale on spalania nie ma jakiegoś dużego przy tym. Drive Eco Pro. A to nie, bo to są. Dobra, mniejsza o to. Mniejsza o to, ale on spalania przy tym naprawdę nie ma. W ogóle dużego, więc spoko, nie ma co narzekać, że tak powiem. Ok, włączymy ten pomad, dojedziemy do końca, dźwigniemy, nakręcimy, cofniemy sobie do tyłu, w tą stronę chyba będzie lepiej nam się cofało. Ok, i żeby nie pomylić, bo to trzeba co 4 rzędy, bo jak się kuźwa pomyli, o Jezu, to nie chcecie być w mojej skórze wtedy nie chcecie być. Dobra, opuszczamy i lecimy sobie dalej, troszeczkę w lew, w prawo, znaczy się, no bo jak się zaczyna się siać, no to nie jest tak na równo fajnie, ładnie, pięknie. Jadę do końca i sobie będę musiał sprawdzić, czy mam jeszcze ile tak plus minus mi zostało tych nasion.
Więc no co? Ja dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę, będę bardzo wdzięczny. Widzimy się za kolejne dwa dni. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało to po trzecie. No i co? No i zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. No i czekania na nowy odcinek. Więc na razie trzymajcie się i hej!